Pracuję tutaj od 1994 roku z tą przerwą niemal półtoraroczną, ale to już chyba Państwo znacie szczegóły, jak to wszystko się potoczyło. Szanowni Państwo, ja pamiętam ten moment, gdy poprzedni zarząd wypowiedział układ zbiorowy. To był kwiecień 2011 roku. Później rozpoczęły się tu właśnie na tej sali rokowania nad nowym układem, nad projektem nowego zakładowego układu zbiorowego pracy. Proszę Państwa, ja już wtedy miałem świadomość, co w tym przedsiębiorstwie się stanie. Jeżeli zarząd, jeżeli my wszyscy pracownicy nie podejmiemy pewnych działań w celu ratowania tej sytuacji, już wtedy niezwykle trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ja muszę powiedzieć Państwu, że ja mam dzisiaj bardzo wątpliwą, nie wiem, jakiś taki bardzo, tak, bardzo wątpliwą satysfakcję z tego, że właśnie wtedy już zwróciłem na to uwagę. Zwróciłem się wtedy do wczesnego zarządu o podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zwróciłem się również do panów związkowców, bo sam wtedy też również byłem związkowcem, byłem przewodniczącym jednego ze związków zawodowych, które wtedy funkcjonowały. Proszę Państwa, zamiast tego rozpoczęły się szykany. Apelowałem również i o wyeliminowanie pewnych patologii, które w tym przedsiębiorstwie miały miejsce. Niestety, zamiast wziąć się do pracy, zamiast poczynić pewne działania, rozpoczęły się tylko i wyłącznie szykany pod moim adresem, pod adresem członków mojej organizacji związkowej, którą niestety musiałem później rozwiązać, nie chcąc narażać tych ludzi, którzy jeszcze tam zostali, w tej organizacji związkowej. Doszło dzisiaj do takiej sytuacji, że tak naprawdę dzisiaj jesteśmy, a w zasadzie jeszcze w maju, no byliśmy nie tylko na dnie, ale nawet kilka metrów pod tym dnem głębokim. Te działania, które podjął dzisiaj zarząd, ja się cieszę, że one zostały podjęte, bo dzisiaj ten zarząd nie mówi już, że w tym przedsiębiorstwie nie było patologii, bo ona była. Nie tak jak poprzedni zarząd twierdził, że nie było tutaj żadnych kradzieży mienia zakładowego, że te filmy, które zostały nagrane w placówce terenowej, to były tylko i wyłącznie zmontowane jakieś materiały. Proszę Państwa, ja ze smutkiem przyznaję, że do tych zdarzeń, jeszcze pojedynczych zdarzeń na szczęście, jeszcze dzisiaj dochodzi. Jeszcze dzisiaj dochodzi, bo my takie zdarzenia wychwyciliśmy. Ostatnie z tych zdarzeń miało miejsce 5 stycznia. To była dosyć taka świeża historia, kiedy to jeden z pracowników wywiózł z zajezdni na prywatną posesję paliwo, wywiózł olej, który miał wlać do silnika. Niestety postanowił to wykorzystać w zupełnie inny sposób. To tylko jest pańska taka wersja. Proszę pana, jest sprawa włożona do sądu bardzo, i sąd rozstrzygnie. Proszę Państwa, ja bardzo cierpliwie słuchałem tego, co macie Państwo do powiedzenia. Nie pozwolę oskarżać ludzi. Od tego jest sąd. Wyda wyrok i możemy. Proszę Państwa, ja bardzo spokojnie, cierpliwie słuchałem tego, co macie Państwo do powiedzenia. Więc mam nadzieję, że Państwo dziedziczycie mi się w tym samym. Więc cieszę się, że dzisiaj jest zarząd, który podjął jakieś działania w celu naprawy sytuacji finansowej tego przedsiębiorstwa. Ja chciałbym zadać Wam, Panowie, pytanie, bo Panowie przecież byliście tutaj, związkowcy na tej sali, o tym rozmawialiście. Słyszeliście to, co mówię ja, o co apeluję, o co proszę, o co się do Was zwraca. Był tutaj Pan Orzechowski, bo Pan wtedy akurat nie był przewodniczącym Związku Zawodowego, ale byli tu Pańscy koledzy, Panie Bugaj. Dlaczego Państwo dopiero dzisiaj widzicie problem, dopiero dzisiaj dostrzegliście tą niezwykle trudną sytuację finansową przedsiębiorstwa i te działania, które podjął zarząd, które musiał podjąć, bo bez tych działań niestety interpretacja i Pan wkłada, chce włożyć w nasze usta to, że my dopiero dzisiaj... Ale całe szczęście, Panie Orzechowski, są na to dowody, bo poprzedni zarząd nagrywał te spotkania, jak Panu doskonale wiadomo, na dyktafon, więc może sobie Pan to odsłuchać i to jest faktem. Natomiast jeśli ma Pan inną interpretację, no to jest mi bardzo przykro. Naprawdę jest mi bardzo przykro. I dzisiaj, Panowie, chcecie zorganizować strajk. Jeżeli to zrobicie, 2 dni po ogłoszeniu tego strajku, to przedsiębiorstwo upadnie. Wszyscy stracą pracę i nie myślcie sobie, że tak naprawdę popiera Was większość tej załogi, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. Ludzie chcą pracować i zdają sobie sprawę z tego, że jest ciężko. Zaciśnijmy wszyscy pasa. Weźmy się do pracy.